Witam wszystkich, nazywam się Robert Chaciński. Ogólnie rzecz biorąc, to sam nie wiem, czym ja się zajmuję, ale przez ostatnich parę lat wdrażam różne takie dziwne jakieś technologie na planach zdjęciowych. I w dzisiejszym wykładzie, chciałbym przedstawić takie w zasadzie studium projektu. Będę mówił o rzeczy, która przyszła mi do głowy przy widzeniu po prostu ogólnie kłopotów na wszystkich planach zdjęciowych z pewnymi rzeczami i starałem się z tego wyciągnąć jakieś wnioski i wdrożyć to w jakiś żywy system, który pomoże, przyspieszy realizację filmu, oszczędzi wszystkim nerwów i wszyscy będą szczęśliwi. Ogólnie to nazwałem system komunikacyjny planu zdjęciowego, ale nie polega to tylko na przekazywaniu mowy, ale także na przekazywaniu pewnych ważnych informacji na planie zdjęciowym. Ten system składa się z kilku elementów. Zaczniemy od omówienia właśnie takich normalnych walkie-talkie. Więc co z nimi jest źle? Pierwszym podstawowym problemem jest to, że przy używaniu normalnych radiotelefonów do łączności na planie każdy jakby wydział planu zdjęciowego, czyli na przykład wydział kamerowy, wydział oświetlenia, wydział scenografii, ma swój przypisany kanał. I co się dzieje? Są dwie podstawowe złe rzeczy. Pierwsza zła rzecz to jest to, że jeżeli ktoś, na przykład operator obrazu, musi komunikować się z tymi ludźmi, fizycznie siedząc gdzieś nawet w pociemku, musi wyjąć ten radiotelefon, zmienić kanał, dogadać się w danej sprawie z innym wydziałem, wrócić na swoją częstotliwość z powrotem, żeby móc jakby komunikować się z ludźmi, z którymi musi się komunikować na przykład przed rozpoczęciem nagrania, przed rozpoczęciem ujęcia. Z reguły dzieje się to tak, że niektórzy zapominają wrócić na ten swój kanał, wszyscy czekają. Człowiek mówi, żeby na przykład rozpocząć zapis, ale mówi nie do tego wydziału, co trzeba. W tamtym wydziale go informują, że mówi nie na złym kanale. Są niepotrzebne nerwy. Więc to jest pierwszy podstawowy problem właśnie przypisywania kanałów do ludzi. Druga sprawa to jest sprawa blokady kanału. Wiele razy było tak, że na przykład mamy przypisany jakiś tam numer kanału dla wydziału kamerowego, w którym ktoś na przykład zdalnie patrząc na monitor musi wykonać jakąś tam regulację przy kamerze. No, jest to oczywistą, że jeżeli ktoś coś reguluje, no to powinien być cały czas włączone nadawanie i jakby mówi temu drugiemu człowiekowi, co ma robić, czy ma kręcić dalej, czy ma przestać i tak dalej. Ale w tym momencie ten kanał jest zablokowany. Jeżeli ktoś chce przekazać jakąś super ważną informację w tym momencie, nie może tego zrobić, ponieważ kanał, który jest mu przydzielony do pracy, jest zajęty. Jest zajęty, bo powinien być zajęty, bo pewne rzeczy jakby po kolei są robione. Natomiast nie mamy możliwości, tracimy w tym momencie już możliwość komunikacji. Następna sprawa. Tutaj opisana, przypisanie zestawu słuchawkowego służy tylko do funkcji radiotelefonu. Jak wiemy, reżyser, także nieraz operator obrazu, słucha tekstów dialogów aktorskich. I wtedy jest taka sytuacja, że no, wszyscy ci ludzie są poobwieszani różnymi nadajnikami, odbiornikami w momencie, kiedy w ferworze twórczym wstaje, żeby jakby bezpośrednio coś powiedzieć na planie. To wszystko się za nim ciągnie, kończą mu się baterie, rozłączają mu się wtyczki. Jest to niepotrzebna strata czasu, którą mogę wyeliminować w swoim systemie. Następna sprawa, którą to tutaj wypisuję, to jest to, że twórca musi pamiętać numery kanałów. Wszystko jest dobrze, jeżeli tych wydziałów na planie jest 1 czy 2, no ale jak jest ich 6 czy 7, no to trzeba pamiętać, kto jest na którym kanale, jeżeli z kimś się chcemy jakby dogadać w innej sprawie niż to, co na co dzień wykonujemy na planie. I ostatni problem z tym starym systemem jest to, że nie możemy uprzywilejować użytkowników. O co chodzi? Nie możemy stworzyć takiej hierarchii, że na przykład operator obrazu może przerwać rozmowę wszystkim innym, nawet jeżeli blokują jakiś tam kanał, i przekazać na przykład, że musimy zacząć grać, bo się kończy światło, prawda? Najprostszą informację, której nie może przekazać w momencie, kiedy ma takie same prawa jak każdy inny użytkownik na planie w komunikacji. I teraz co ja wymyśliłem, co mogę zaproponować, żeby te wszystkie problemy, o których przed chwilą mówiłem, żeby rozwiązać. Więc pierwsza podstawowa cecha mojego systemu to jest to, że użytkownik nie ma przypisanego kanału.
To znaczy mamy system, który ma pojemność, nie wiem, 32 kanałów, ale nikt nie ma przypisanego kanału. Po prostu procesor, który jest jakby podstawowym elementem tego systemu, przydziela wolny kanał dla konkretnej rozmowy, konkretnej osoby między dwoma osobami, albo grupą wszystkich osób, albo po prostu w dowolnej konfiguracji. Każdy radiotelefon ma programowalną klawiaturę, to znaczy na czym to polega? Pierwszego dnia zdjęciowego ustalamy hierarchię na planie. Każdy jak zgłasza swoje potrzeby, z iloma osobami chce się łączyć, klawiatura jest modułowa, to znaczy może zawierać od 2 do 16 klawiszy, możemy ją rozbudowywać, redukować. I za pomocą bardzo prostego programu komputerowego każdy ma jakby zaprogramowaną swoją klawiaturę opisaną, pod którym klawiszem ma kogo i po prostu jak to ma obsługiwać. I to co najważniejsze, na początku robienia zdjęć, każdy użytkownik w zależności od swojej funkcji otrzymuje priorytet swój, czyli jest to liczba od 1 do 5. I ogólna zasada tego jest taka, że jeżeli dwóch użytkowników o niższym priorytecie rozmawia, a użytkownik o wyższym priorytecie chce przerwać im tą rozmowę, żeby im coś przekazać, bo ma do tego prawo, bo wykonuje taką funkcję, że powinien przerwać taką rozmowę, to wtedy system automatycznie przerywa połączenie tych dwóch osób i transmituje to, co ma do powiedzenia osoba o wyższym priorytecie. Jest to bardzo proste rozwiązanie, oczywiście stosowane już od dawna w różnych systemach komunikacji, ale myślę, że akurat na planie zdjęciowym jest to bardzo dobra cecha. Uwierzcie mi, naprawdę oszczędza sporo nerwów na planie, jeżeli można się płynnie wbić komuś w rozmowę, przerwać jakieś bezsensowne gadanie i zlecić to, co się ma do zlecenia. Przyspiesza to proces produkcji filmu znacznie. I teraz, jeżeli jest taka sytuacja, że ktoś rozmawia, my się z kimś chcemy połączyć, a nie możemy mu przerwać rozmowy, to też system automatycznie nas poinformuje, że ten ktoś przestał nadawać, że jest już wolny i że możemy się z nim połączyć, bo on w tej chwili nie rozmawia. Więc jeżeli nasz odbiorca jest zajęty rozmową, otrzymamy powiadomienie, kiedy ją zakończy. Tak jak w normalnej sieci komórkowej, jeżeli ktoś jest zajęty, można sobie tak ustawić, że po prostu telefon nas poinformuje, że już ten ktoś skończył rozmowę, że ma dla nas czas. To jest bardzo, bardzo analogiczny system. I teraz następny punkt. Możemy zaprogramować klawisze tylko do wysyłania sygnału dla konkretnej funkcji osoby. Nie musimy wtedy nic mówić, a jedynie zlecamy na przykład rozpoczęcie zapisu. Jaka jest analogia? Bardzo prosta. Na statkach jest kapitan, ma tak zwany telegraf i wysyła sygnał cała naprzód, a z maszynowni mu odpowiadają, że zrobili cała naprzód. Jest szereg komend na planie, które nie wymagają tego, żeby ktoś do mnie 100 razy dziennie powiedział: Robert, zacznij nagrywać, albo nagrywamy to. Mnie wystarczy, że zapali mi się lampka przy magnetowidach, że ja mam to nagrywać i że potwierdzę, że zacząłem nagrywać. I to wszystko. Ja nie muszę rozmawiać z operatorem i gadać ciągle tego samego. Po prostu wystarczy nacisnąć 6 guzik, że ja mam nagrywać i ja to nagrywanie rozpocznę. Nie muszę z nim rozmawiać na ten temat i blokować kanału wtedy. Istnieje możliwość tworzenia mostków. O co chodzi z tymi mostkami? Mówimy o systemie planu, że są po prostu radiotelefony, komunikujemy się z ludźmi, ale jak wiecie, w zależności od rozbudowania tego planu zdjęciowego, istnieje jeszcze coś takiego i też wiele razy to zauważyłem, że przyjeżdża na przykład operator obrazu na plan, ale są zdjęcia robione do efektów komputerowych. Na przykład. Istnieje taka konieczność, że trzeba być w łączności na przykład z wydziałem komputerowym, który jest po prostu w innym mieście zupełnie. Ten system będzie miał właśnie taką możliwość, że możemy, jeżeli mamy dostępny internet, możemy zrobić tak zwany mostek z tych samych radiotelefonów, na przykład do programu TeamSpeak albo Skype i po prostu za pomocą tego samego zestawu słuchawkowego możemy rozmawiać z kimś, kto nie przebywa na naszym planie, kto na przykład musi uczestniczyć w realizacji danego ujęcia, a nie może być w tym momencie na planie. W ostateczności, jeżeli nie mamy internetu, możemy też zrobić mostek do normalnego telefonu GSM. Też po co to trzeba robić? Dźwiękowcy strasznie narzekają w momencie, kiedy są aktywne telefony GSM na planie, więc każą wyłączać. Taki układ, że możemy zrobić z tego systemu komunikacji mostek do telefonu GSM, ten telefon może być daleko poza planem, na przykład powiedzmy koło cateringu
i nie będzie nikomu nic zakłócał, natomiast osoby dysponujące tym systemem komunikacji będą mogły odbywać normalne rozmowy przez telefon GSM, które nikomu nie będą przeszkadzać. Następną cechą tego mojego systemu jest to, że możemy prowadzić rozmowę tylko z wybraną osobą, nie przeszkadzając innym w pracy. O co chodzi? Normalnie, jeżeli 10 osób jest na kanale drugim na radiotelefonie, to jeżeli ja mam do przekazania jakąś informację tylko jednej osobie, to te wszystkie 10 osób musi to słuchać. To nie są żadne tajne rzeczy, one mogą to słuchać, ale albo może mi to przeszkadzać w pracy, albo na przykład, jak często się zdarza, ktoś na przykład wyciągnie słuchawki i na przykład niszczymy ujęcie, bo ktoś miał nieściszony radiotelefon i jakaś tam komunikacja przeszła do dźwięku przez mikrofon, więc możemy za pomocą tego systemu łączyć się z konkretną osobą, tak jak przez normalny telefon. Oczywiście o wiele prościej, nie wybieramy jego numeru, tylko przyciskamy klawisz z tą osobą. Przez słuchawki, te same słuchawki, które mamy do radiotelefonu, możemy słuchać na przykład dialogu z panem, to co mówiłem. Jest to cały czas ta sama słuchawka, nie musimy wyjmować z ucha radiotelefonu albo zakładać na słuchawki radiotelefonu słuchawek, żeby słuchać dialogów aktorskich, tylko po prostu jest osobny kanał, w którym jest transmitowane wszystko to, co słyszy wydział dźwiękowy i możemy to odsłuchiwać. I ostatnia funkcja, która będzie bardziej rozszerzona w następnej, ponieważ ten system zawiera także bazę danych kręconego filmu, to jest coś takiego, że osoba, która oczywiście ma uprawnienia do tego, której nadamy uprawnienia do tego, może zamieszczać w bazie danych ujęć danego dnia, to znaczy w zasadzie całego filmu, może umieszczać normalne notatki głosowe. Czyli nie musi nic pisać, nie musi szukać laptopa, klawiatury. Wystarczy, że naciśnie guzik i do danego ujęcia może na przykład napisać, że ostrość była źle prowadzona albo że było za ciemno, że była za bardzo zamknięta przysłona. I to jest jakby już cenna informacja dla montażu, dla oglądania później tych ujęć itd. Następną składową, jeszcze przepraszam, do poprzedniego urządzenia powiem, że oczywiście jakby w takiej drogiej wersji to urządzenie będzie dosyć kosztowne, natomiast jeżeli ktoś chce zastąpić nawet te najnormalniejsze telefony, radiotelefony, które się wypożycza na plan nieraz za dosyć duże pieniądze, istnieje naprawdę szereg w zasadzie darmowych urządzeń, na przykład jak wspomniany TeamSpeak. Wtedy wystarczy jakikolwiek laptop, nawet netbook, na którym stawiamy serwer TeamSpeaka. Łączymy to wszystko za pomocą sieci Wi-Fi na planie, bez żadnego problemu, sprawdzałem to. I wtedy w zasadzie na każdą platformę smartfona, czyli na iPhone'a, na Androida, co tylko byśmy wymyślili, jest tak zwany klient TeamSpeaka. Więc tam zupełnie spokojnie możemy takie grupy definiować w tym oprogramowaniu i cały system, zakładając, że i tak w zasadzie każdy ma tego smartfona, można postawić naprawdę za grosze, bo to są licencje z reguły darmowe, możemy je używać bez żadnego problemu i dysponujemy prawie darmowym systemem komunikacji na planie. A jakby spełnia te wszystkie zadania, o których mówiłem, może z paroma wyjątkami nie, ale spełnia. Następnym składnikiem tego systemu, o którym mówię, jest klaps cyfrowy. O co chodzi? No, normalny klap, no to wiadomo, kawałek tablicy, na której jest napisane numer ujęcia, numer tonu, wszystkie te informacje, które tam sobie ustalimy, które mają być. Natomiast zauważyłem, że w postprodukcji, później szczególnie przy stereoskopii, są super potrzebne inne informacje, które dotychczas na wszystkich planach spisywała ScriptGirl. Po prostu bardzo pracowicie wszystkich odpytywała, jakie były obiektywy założone, jaka była przysłona, jaka była baza. Umieszcza te notatki w raporcie. Jest to dodatkowa osoba na planie, może się mylić, musi to potem przepisywać, rozgłaszać wszystkim. Natomiast tutaj chciałem to wykluczyć, chciałem, żeby to była jakby opcja automatyczna. I teraz co robi taki klaps? No, podstawowa jego funkcja wyświetla kod czasowy, na podstawie którego możemy później synchronizować wszystkie możliwe zdarzenia w ujęciu. Na przykład jeżeli gramy na trzech kamerach to samo ujęcie, no to te kamery muszą jakby działać z jednym kodem czasowym. Więc taki klaps przede wszystkim pokazuje kod czasowy, głównie po to, żeby jeszcze móc używać kamer 35 mm na normalną taśmę filmową. Pokazuje user bit, no to jest część kodu czasowego, której z reguły się wstawia datę kręcenia zdjęć, bo to też jest pewna informacja. Ponieważ kod czasowy jest synchronizowany odbiornikiem GPS normalnym, więc od razu możemy podać pozycję GPS.
Po co jest nam pozycja GPS? To jest bardzo prosta odpowiedź. Jeżeli robimy zdjęcia efektowe albo później coś będziemy musieli poprawić w ujęciu, to w momencie, kiedy grafik komputerowy ma do dyspozycji pozycję GPS, we wszystkich głównych oprogramowaniach jest taki plugin, że jeżeli zna się pozycję kręcenia zdjęć i godzinę kręcenia zdjęć, oprogramowanie automatycznie oblicza kąt padania światła, więc wszystkie dodane elementy mają na przykład właściwy cień, światło pada z odpowiedniej strony. Więc warto to podać, tym bardziej, że i tak tą informację mamy na planie, bo synchronizujemy kod czasowy. Oczywiście zamieszczamy na tym klapsie numer sceny ujęcia. Bądźcie spokojni, to nie jest olbrzymia tablica, która naraz to wszystko wyświetla. Zaraz powiem, jak to wygląda. Numer tonu, czy informację, że nie nagrywamy dźwięku do tego. Numer kamery, no bo też wiadomo, że na planach bywają trzy kamery, cztery kamery, w zależności od tego, ile tych kamer potrzebujemy. Informacje o ogniskowej obiektywu, super ważna rzecz, szczególnie przy stereoskopii, ale także ważna przy robieniu postprodukcji wszelkich efektów i tak dalej. O wartości przysłony, no, wiemy wtedy po prostu, jaką głębię ostrości później musimy stosować. Wartość bazy i konwergencji stereoskopowej, też nie muszę Wam mówić, jak ważne to jest. Jakość synchronizacji kamer stereoskopowych, to znaczy to jest bardzo proste, bo od razu nawet jeżeli coś się posypie przy ujęciu, to na tym klapsie, jeżeli będziemy oglądali materiał z danej kamery, będziemy widzieli, że ona była rozsynchronizowana. I ostatni punkt, to troszeczkę Wam wyjaśnię, o co chodzi. Znacznik pierwszej klatki rejestracji dla motion control. O co chodzi? Jeżeli jest na planie urządzenia, a coraz częściej bywają te urządzenia na planie, że rejestrujemy, nie dość, że rejestrujemy to, co widzi kamera, ale rejestrujemy także każdy ruch kamery, czyli jej pozycję na wózku kamerowym, jej wysokość, tilt, pan tej kamery, to musimy w obrazie zamieścić bardzo precyzyjną informację, od której ramki my to nagrywamy. Bo wtedy na przykład w postprodukcji komputerowej, jeżeli mamy na przykład wymienić tło danego ujęcia, nie musimy już stosować żadnych systemów optycznego trakowania ruchu, nieraz się nie da tego zrobić, tylko po prostu bierzemy ten plik, który został nagrany z ruchów kamery, nie z obrazu kamery, tylko z ruchów kamery, wrzucamy do oprogramowania 3D i mamy po prostu wirtualna kamera zachowuje nam się dokładnie tak jak kamera na planie. Ale żeby to zrobić precyzyjnie, musimy mieć dokładnie znacznik, kiedy nasze urządzenie zaczęło nagrywać. Więc tutaj właśnie chodzi o ten znacznik pierwszej klatki rejestracji dla motion control. I teraz jak ten klaps funkcjonuje? Osoba, która obsługuje klaps, widzi informację o rozpoczęciu zapisu audio-wideo. Dotychczas odbywa się to tak, że na przykład drugi reżyser mówi, że mamy nagrywać. Osoba obsługująca magnetowidy mówi, poszła. Osoba obsługująca zapis dźwięku mówi, że łączyć, że też nagrywa, no bo jakby dwa osobne urządzenia nagrywają to, co się dzieje na planie. I dotychczas no, wszyscy po prostu krzyczeli przez te radiotelefony, że się zaczęło nagranie i tak dalej. W tej chwili jest inaczej. To znaczy, jeżeli ja dostanę sygnał, że mam zacząć nagrywać, zaczynam nagrywać i całkowicie automatycznie do tego klapsa trafia informacja, że ja nagrywam. I ta osoba obsługująca klaps widzi to, że ja zacząłem nagrywać, to samo dzieje się z nagraniem dźwięku. Jeżeli ktoś włączy rejestrację dźwięku, pojawia się następna informacja, że też zaczął nagrywać dźwięk i zupełnie bez żadnego mówienia po radiotelefonach, krzyczenia przez plan, jest wiadomo, że można ten klaps zrobić, że wszystko już jest rejestrowane i od tej pory możemy zacząć ujęcie. Oczywiście do tych sygnałów można jeszcze dodać następne sygnały, że na przykład aktorzy są gotowi albo kaskaderzy są gotowi i tak dalej, bo nieraz się zdarza tak, że wystartujemy ujęcie, wystartujemy zapis, a ktoś tam nie był gotowy, musimy ten zapis za sekundę zatrzymać, skasować ujęcia, uwzględnić to w raportach i tak dalej. Jest to duży kłopot. W momencie, kiedy zrobimy coś takiego, wyeliminujemy te kłopoty, bo po prostu wszystko bezszmerowo będzie wiadomo, że wszyscy są gotowi po to, żeby nagrać scenę naszego życia. I teraz w momencie, kiedy następuje ten magiczny moment zamknięcia klapsa, na parę klatek zamraża się, wyświetla się ten kod czasowy, w którym klaps został zamknięty i potem po trzy ramki dosłownie, ponieważ my nie musimy tego przeczytać podczas kręcenia zdjęć, my to musimy odczytać na stop klatkach podczas postprodukcji, są wyświetlane po kolei z opisem na górze wszystkie te informacje. Wystarczy na przykład dwie klatki informacji, żeby była wyświetlana na klapsie synchronicznie i to zupełnie spokojnie jest do odczytania na każdym systemie montażowym i wszystkie te informacje możemy jakby wyciągnąć, żeby później je użyć przy postprodukcji.
No i później właśnie pojawia się ten sygnał rozpoczęcia rejestracji urządzenia kamery, jeżeli oczywiście potrzebujemy, tak zwany blip, to się nazywa blip. Też to mamy tą informację na klapsie i wtedy też widać na przykład człowiek, który robi na komputerze efekty, widzi dokładnie, że plik, który dostał z ruchem kamery, zaczyna się dokładnie od tego miejsca. A ta pozycja kamery, ona jest ustawiona przez GPS, tak? Nie. Pozycja kamery jest ustawiona enkoderami, kamera jest zerowana i po prostu jakby dokładnie odpowiada temu, co się dzieje z kamerą podczas ujęcia. To jest super precyzyjny system. Na pewno o wiele bardziej precyzyjny jak system na przykład trakowania optycznego, które no, mają swoje kłopoty. I nieraz w ogóle są nie do wykorzystywania. Na przykład jeżeli mamy bardzo szybkie panoramy, wtedy systemy trakowania optycznego wysiadają i ludzie to robią na piechotę i to niestety widać później w takich ujęciach, że tam coś jest nieprawdziwego. Tak jak mówiłem, kolejno wyświetlane są wszystkie informacje, około dwie klatki na każdą informację. I teraz co się dzieje? To wszystko, o czym mówiłem, te wszystkie informacje o przysłonach, o tym wszystkim, lokalnie w klapsie jest złożona normalna karta SD, którą można odczytać w każdym systemie komputerowym i tam na tej karcie jest po każdym zatrzaśnięciu klapsa zapisywany też komplet tych informacji do późniejszego użycia, ale też jest wysyłany całkowicie bezprzewodowo do serwera, który uaktualnia naszą bazę danych o każdym ujęciu, które żeśmy wykonali danego dnia i każdego dnia od początku robienia filmu. I oczywiście zakończenie rejestracji, czyli jeżeli ja zatrzymam rekorder, jeżeli na przykład człowiek dźwiękowiec też zaczyna rekorder, też do tej bazy danych bezprzewodowej jest wyświetlany, zatrzymywany jest zapis i od razu automatycznie jest obliczany czas trwania ujęcia. To też jest ważne, dotychczas jest to robione tak, że osoba, która zajmuje się skryptem, ma stoperuje to i wpisuje to do raportu, co też nie ma sensu, no bo mówię, no nieraz naprawdę nie ma miejsca, żeby to robić, czyli jest jakiś mały namiot podglądowy, wszyscy siedzą z latarkami, ktoś tam próbuje coś zapisać, ktoś się zrywa. Jest to straszny nieporządek, a uważam, że w XXI wieku przy takiej elektronizacji można to spokojnie zastąpić takim systemem. No i oczywiście to, co jest najważniejsze, na początku pracy nad filmem można określić, jakie informacje mają być wyświetlane. Możemy dodać inne informacje, które z pewnych przyczyn przy danej specyfice filmu są ważne i oczywiście umieścić je na tym klapsie filmowym. To jest zupełnie konfigurowalne, nie ma to jakichś ustalonych ram, co tam ma być wyświetlane. Możemy to w ułamku sekundy zaprogramować, co ma być to wyświetlane, czym to ma być zmieniane, kto ma być to zmieniać. I po prostu jest to jakby pełni konfigurowane do potrzeb filmu. Następnym elementem tego systemu, o którym mówię, jest serwer zapisu audio-wideo. O co chodzi? Wiadomo, że... A jeszcze do tego klapsa możemy... Tak, słuchaj. A powiedz, jakiej wielkości będzie ten klaps? To znaczy, normalnie stosuje się dotychczas w filmie przed erą stereoskopii, stosowało się dwa rozmiary klapsa. Oczywiście do bardzo jakichś bliskich ujęć, gdzie robimy jakieś duże zbliżenie, że duży klaps nie wejdzie na podkamerę. No i normalnej wielkości klaps. To dokładnie jest taki sam klaps, powiem więcej, to jest klaps, który ma wbudowany tylko w środek ten wyświetlacz, natomiast na górze ma te konwencjonalne miejsca, gdzie możemy coś dopisać flamaster czy kredą, to nie ma żadnego problemu. No natomiast no, nieraz jest problem, jeżeli z bardzo daleka gdzieś kamera patrzy, ale tak mi się wydaje, z moich doświadczeń wynika, że nie ma sensu robić jakichś ultra wielkich klapsów, żeby po prostu w szerokim planie było widać, jaki mamy klaps. Zawsze się robi klaps końcowy, na przykład jak jazda zjedzie na dół czy coś. Z tym nie ma problemu, więc wydaje mi się, że dwa rozmiary klapsa są zupełnie wystarczające. Serwer zapisu audio-wideo. Jak sama nazwa wskazuje, głównym zadaniem tego serwera jest zapis wideo i audio kolejnych ujęć filmu. O co chodzi? Wiadomo, zapisujemy to w znacznie gęstszej rozdzielczości HD, 4K, 8K, ile tych K byśmy nie wymyślili. Natomiast problem polega na tym, że jeżeli ja na przykład rejestruję kolejne ujęcia, to ciągle mam taką sprawę, że na przykład przychodzi ktoś z charakteryzacji i mówi: Robert, pokaż mi tą scenę rano, bo ja nie wiem, jak był aktor umalowany, bo on się chyba rozmazał, ja to muszę zobaczyć. I jaki jest problem? Ponieważ nie gramy przez cały dzień na jednych dyskach, byłoby to zbyt niebezpieczne, że na przykład, wiadomo, no to jest dysk, na przykład normalny, twardy dysk, który może ulec uszkodzeniu, więc nie zagrywa go się do końca, tylko nagrywa się jakiś tam procent i te dyski się wyciąga z maszyn i na przykład od razu się oddaje do postprodukcji albo się gdzieś trzyma w bezpiecznym miejscu, czy ktoś robi z tego backup.
I w momencie, kiedy ktoś o coś takiego mnie prosi, no to nie prosi mnie dla żartu, tylko żeby wykonać lepiej swoją pracę, więc ja muszę znaleźć przerwę, a nieraz jest nie sposób tego zrobić. Muszę wyjąć dyski, które w tej chwili mam na rekorderach i założyć dyski z rana i pokazać danej osobie, czy to ujęcie, czy reżyserowi, czy charakteryzacji. Różni ludzie się zgłaszali w takiej sprawie do mnie i to jest kłopot. No, też powoduje dodatkowe zagrożenie dla nagranego materiału. Więc wymyśliłem taki serwer zapisu audio wideo, który jest normalnym, małym serwerem komputerowym i z małą rozdzielczością, z tak małą i z tak dużą kompresją, żeby było jeszcze coś tam widać, ale równocześnie, żeby można było ten sygnał wysłać poprzez sieć Wi-Fi na planie, żeby każdy, bazując na tym, że wejdzie sobie do tej bazy danych tych ujęć, zupełnie nie zawracając nikomu głowy, mógł obejrzeć wszystkie ujęcia, które zrobiliśmy od początku filmu. Bo zaznaczam, na tym serwerze będą wszystkie ujęcia od początku filmu, nie tylko z danego dnia, ale od początku filmu. Ma to super ważne to jest, bo naprawdę bardzo często ludzie cofają się do pierwszych ujęć, żeby zobaczyć kąt patrzenia kamery, sposób oświetlenia, sposób zafiltrowania światła na planie. To są super ważne rzeczy, które nie zawsze są dostępne. Dotychczas nie zawsze były dostępne. Jeżeli każdy będzie mógł nawet na swoim telefonie komórkowym te ujęcia zobaczyć, a nie tylko taką możliwość będzie miał w tym systemie. Uważam, że to jest super ważne, żeby to miał taką możliwość. Też ważne jest na przykład, żeby można było posłuchać dialogu aktorskiego z takiego serwera, bo to też jest ważne, bo aktor teraz też chce zobaczyć, jak on grał ujęcie, które wiadomo, nie robi się tego chronologicznie, tylko po prostu po jakimś czasie się coś tam dogrywa do tej sceny. Oczywiście nazwy tych klipów, ujęć są dokładnie takie same, jak pojawiały się na klapsie cyfrowym, czyli nie ma żadnych problemów z tym, że trzeba przechodzić przez jakieś setki katalogów, odnajdywać daty, przypominać sobie, którego to było dnia, tylko po prostu nazwa klipu jest dokładnie nazwą ujęcia, która wynika ze scenopisu, która wynika z całej reszty wpisów w bazie danych. Tak jak mówię, oczywiście to, o czym mówię, ten serwer zapisu wideo, on jest dostępny przez normalną przeglądarkę internetową, więc wracam do tego, że każdy to może zobaczyć sobie na iPadzie, na smartfonie, na iPhone'ie, na Androidzie, nie ma żadnego problemu, ponieważ dzisiaj każde z tych urządzeń jest zaopatrzone w przeglądarkę internetową i to jest jakby podstawa działania tego systemu, żeby nie trzeba było nigdzie chodzić, mieć specjalnych komputerów, ale żeby nawet z nudów sobie obejrzeć coś, co pomoże nam w pracy. Oczywiście, jeżeli oglądamy dane nagranie, to od razu oczywiście w tym samym oknie wyświetlają nam się wszystkie informacje o tym nagraniu, czyli jakie obiektywy zostały użyte, możemy sobie odsłuchać te notatki głosowe, które ktoś porobił do tego ujęcia, wszystkie informacje, które znalazły się akurat w opisie danego klipu, który oglądamy. Jest to wszystko na jednym ekranie, intuicyjnie, dotykowo sterowane, bez żadnego problemu. Moduł prostego kejera, o co chodzi? Wiele razy tak jest, że trzeba jakoś dotychczas to robione tak, że jest jakiś komputer na planie z jakimś After Effectsem, z jakimś Digital Studio, że grabuje się ujęcie, bo na przykład trzeba postawić kąt kamery, trzeba ustalić bardzo podobnie, albo szerokość planu trzeba ustawić do czegoś, co było robione w przeszłości. Więc tutaj będziemy mieli też w tym oprogramowaniu taką możliwość, że możemy sobie wyciągnąć ujęcie. Jest super prosty kejer, oczywiście nieprodukcyjny. Możemy zaznaczyć sobie, co ma być nałożone na co i możemy złożyć sobie obraz z kamery, kamera stoi nam na statywie dzisiaj. Możemy złożyć to z ujęcia, które robiliśmy tydzień temu i możemy zobaczyć na przykład, czy ta kamera nie stoi za wysoko albo za nisko. Albo na przykład, że mamy za wąskie obiekty, bo różne rzeczy. Więc każdy może sobie po prostu porównać, zrobić jakiś prosty taki efekcik, żeby ustalić, czy ustawienie kamery w dniu dzisiejszym zgadza się z tym, co robiliśmy wcześniej. Oczywiście ten serwer wysyła też obraz na żywca. Problem taki, że nie sposób jest zostawić takiej ilości materiału, monitorów na planie, żeby wszyscy byli usatysfakcjonowani z tego. W momencie, kiedy będziemy dysponowali normalnie serwerem streamującym wideo, Weter, no też za pomocą normalnej przeglądarki, tylko po prostu pod innym adresem możemy w czasie realnym oglądać to, co widzą w tym momencie kamery. Czy to jest, czy gramy, czy nie gramy, zawsze to będzie można zobaczyć.
I to, co mówię, cały czas interfejs serwera oparty jest na zwykłej przeglądarce internetowej, co umożliwi oglądanie plików w zasadzie na każdym urządzeniu mobilnym komputerze. To jest jakby podstawowa sprawa, żeby osoby uczestniczące na planie nie musiały pobierać jakiś ton o sprzętu, dbać o zasilanie tego, czy baterie mają naładowane, czy nie zostawią tego gdzieś, czy tego nie zniszczą. Po prostu mogą używać urządzeń, które mają. Jeżeli nie mają, to oczywiście zostaną wyposażone wtedy w to przez produkcję, ale w większości przypadków mają. Byłem na takim planie zdjęciowym, że był właśnie taki nowatorski system streamowania obrazu właśnie przez bezprzewodowo przez Wi-Fi i uwierzcie mi, wszyscy ktokolwiek miał jakiegoś smartfona, cokolwiek, wszyscy mieli włączony ten podgląd z kamery, czy go potrzebowali, czy nie, więc wydaje mi się, jest to jaka potrzebna funkcja. Genialne. I teraz, co mamy w bazie danych? Tak jak na początku mówiłem, przy każdym zatrzaśnięciu te wszystkie informacje, które się pojawiały na klapsie, w bardzo prostej formie, chyba nawet jakiejś takiej excelowej bardziej, jak ja, czyli takiej bardzo wyraźnej dla oglądającego, pojawiają się w czasie realnym w bazie danych. To znaczy w momencie, kiedy zatrzaskuje się klaps, możemy się połączyć z bazą danych i mamy wszystkie informacje na temat danego ujęcia. I teraz każdy z wydziałów filmu może od razu normalną formą pisaną, oczywiście jeżeli przydzielimy mu takie uprawnienia, każde z tych ujęć może dopisywać notatki do tego ujęcia. Czyli jakby w momencie, kiedy ktoś później zatwierdza, który take bierzemy do dalszej postprodukcji, to też może się zapoznać z tym, czy wszyscy byli szczęśliwi z tego ujęcia. Bo nieraz jest tak, że operator jest bardzo zadowolony, natomiast na przykład scenografia dojdzie do wniosku, że coś się tam odkleiło i na przykład widać paździerz spod spodu i to ujęcie nie może być. W momencie, kiedy będzie można umieścić taką notatkę, nikt nie będzie musiał wnikliwie, bardzo skrupulatnie analizować tego obrazu, tylko spojrzy na jakby metkę tego ujęcia i od razu będzie widział, czy on je może użyć, czy nie. Tak jak mówiłem, przy każdym ujęciu, jeżeli przeglądamy taką bazę, jest normalny link. Klikając dwa razy na niego myszką, czy dotykając w tym miejscu ekran, możemy obejrzeć to ujęcie z serwera audio-wideo, o którym przed chwilą mówiłem. Teraz do każdego wpisu można dodać normalne zdjęcie. O co chodzi? Osoby zajmujące się tak zwaną ciągłością na planie, czyli osoby, które na przykład, nie wiem, ustawiają coś na stole, ustawiają meble w scenie i tak dalej, z reguły jest tak, że mają jakieś aparaty swoje cyfrowe, robią zdjęcia, żeby później mogły odtworzyć ten stan do, jeżeli robimy na przykład kontrplany, czy robimy coś, co nawet w tle widać, tą scenę, którą graliśmy na przykład tydzień temu. I dotychczas było to tak, że jak ktoś to chciał zobaczyć te continuity, to musiał znaleźć kartę, musiał znaleźć to na komputerze, ktoś leciał z komputerem na plan i pokazywał, jak to powinno być. W tym momencie możemy wrócić do tego ujęcia i w tej bazie jest zakładka ze zdjęciami, które zrobiła osoba z wydziału właśnie continuity i każdy jest w stanie zobaczyć, jak to wyglądało, gdzie stały lampy, z której strony świeciło światło i tak dalej. Jest to wszystko w jednym miejscu, dostępne dla każdego. Oczywiście przed rozpoczęciem zdjęć, zanim zaczniemy robić, możemy taką bazę wypełnić wstępnie całym scenopisem filmu. To znaczy, to będzie wszystko podzielone na sceny. Tam możemy też zamieścić storyboardy, jeżeli takimi dysponujemy do całego filmu. Jeżeli nie, to tylko od trudniejszych scen. Też każdy może rano, przyjeżdżając na plan, sobie to wszystko obejrzeć. No jest to też bardzo duży wymiar ekologiczny takiego systemu, bo na pewno wiecie, jakie tony papieru zużywa się przy takich planach. Każdy dostaje plan pracy, po prostu skrzynkami ten papier dojeżdża na plan, a potem w koszach wyjeżdża, bo oczywiście każdy to zostawia, nikt tego nie kolekcjonuje, a rano jest ta informacja potrzebna. Jakie sceny gramy, jakie będą teksty, co każdy ma przeszykować, więc tutaj jest jakby aspekt ekologiczny takiego systemu. I teraz baza jest dostępna za pośrednictwem przeglądarki internetowej w sieci lokalnej, czyli nasze Wi-Fi. Jeżeli na planie dysponujemy siecią internetową, możemy zdecydować na tym, że na przykład ta baza jest widoczna normalnie z internetu po podaniu hasła. Więc postprodukcja na przykład od razu może sobie robić rafkaty gdzieś, brać ujęcia od razu sobie do siebie i jakby już zaczynać obróbkę filmu w momencie, kiedy przed momentem to ujęcie zostało nakręcone. Jeżeli nie dysponujemy jakby jakimś szybkim łączem internetowym na planie, wymyśliłem taki super prosty sposób. Jeżeli gramy gdzieś to w plenerze, po prostu wyciągamy cały taki serwer z miejsca, w którym on jest i podłączamy go do internetu na przykład w hotelu.
I po prostu w momencie, kiedy ekipa wraca ze zdjęć, taki serwer pojawia się w sieci ogólnej i możemy dać też informacje, żeby osoby, które są zainteresowane, a nie są na planie, żeby mogły sobie ściągnąć wszystkie informacje z tego serwera. Ostatni element naszego systemu, tak zwany wyświetlacz informacyjny. To jest w zasadzie taki trochę kwiatek do kożucha, ale możemy założyć, że nie wszyscy mają smartfony i też, że nie wszyscy mogą umieją je używać, więc o co chodzi? Chodzi o bardzo prosty, w bardzo sztywnej obudowie, w zasadzie komputer, ale z ekranem dotykowym, bez myszki do niczego, żeby nie było żadnych kabli tam. Po prostu tak jak stojący monitor, dotykając palcami można robić te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, czyli przeglądać, modyfikować bazę danych. Każdy sobie podchodzi do takiego jakby monitora i jakby jest połączony z tą bazą danych. Może przełączyć taki punkt, może wyświetlić sobie te wszystkie ujęcia serwera audio wideo zupełnie w innym miejscu. To może być catering, to może być garderoba, może też to być plan zdjęciowy. Może przełączyć ten podgląd na normalny podgląd tego, co widzą kamery. Też oczywiście na czerwonym pasku, tak, bo to też nieraz jest ważne, że nie wszyscy usłyszą, że cisza, gramy. Więc chodzi o to, żeby na tym monitorze też na czerwonym pasku się wyświetliło, że właśnie jesteśmy w trakcie realizacji ujęcia, żeby po prostu wszyscy przestali gadać na przykład, albo nie weszli na między kamerę aktora. I też mamy to, co jest ciekawe, bo tak jak mówię, nie wszyscy są wyposażeni też w radiotelefony na planie, po podejściu do takiego monitora, może być w formie stanowiska na siedząco, czy na stojąco, na statywie, na jakimś gripie może stać. Mamy też normalny taki moduł komunikacji, czyli mamy klawisze, za pomocą których możemy się połączyć z dowolną osobą na planie, nie posiadając radiotelefonu. I też na tym są wyświetlane informacje z klapsa cyfrowego, czyli z ostatniego ujęcia, jak jest przygotowany, czyli jaki na przykład będzie numer następnego ujęcia. Też na tym monitorze to będzie wyświetlane. I oczywiście też jest funkcja taka, to głównie dla aktorów, jest wyświetlany scenopis, storyboard i tekst aktorski, czyli też nie trzeba drukować tego, aktor może sobie podejść do czegoś takiego i na przykład uczyć się roli, krążąc dookoła tego monitora. I to jest jakby koniec mojej prezentacji. Jest to w tej chwili system, tak jak powiedziałem, w formie studyjnej. Przedstawiłem go tutaj, też nie ukrywam, po to, żeby ktoś mógł mi powiedzieć, że na przykład próbuje zrobić jakieś głupoty, albo może ktoś chce coś dodać do tego systemu. Ja bardzo chętnie takie sugestie przyjmę. To jest już koniec mojego gadania. Teraz, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to bardzo proszę. Słucham. Już widzę taką potrzebę. Przy storyboardach i przy jakby układaniu planu można byłoby dodać takie schematy do rozmieszczania na przykład światła. Dlatego jest to baza danych oparta na... Bo tak jak mówię, wszystko można zrobić tanio. Możemy mówić o Windowsach, ale wiadomo, że jest oprogramowanie pochodzące z Unixa, które też pracuje na Windowsach i są zupełnie darmowe bazy danych. Nie musimy płacić 2000 zł za jakiś pakiet Office'a, żeby napisać bazę. A jeżeli mamy już taki pakiet, to co my umieścimy w tej bazie, pod jaką nazwą i jak zrobimy hierarchię dostępu do tego, to już jest nasza prywatna sprawa. No bo oczywiście nie muszę nikomu mówić, że no nie wszyscy muszą mieć dostęp do wszystkich informacji na planie, prawda? Więc są to tak elastyczne oprogramowania, że po prostu można napisać dowolnie wszystko i można dodać dowolne informacje do tej bazy. Oczywiście pomysł z tym, jak były rozmieszczone kamery, ile światła było użyte, jest bardzo dobrym pomysłem i oczywiście można to zrobić. Ale tak jak mówię, te rzeczy wszystkie, o których mówiłem, w momencie jakby planowania filmu można od razu, nie będąc na planie, można od razu umieszczać w bazie danych, która dopiero będzie wypełniana ujęciami w momencie, kiedy zaczniemy realizację filmu. Takie informacje przydatne dla ekipy, która tam jest. Tak, dokładnie. Dokładnie i dostępne dla niej, nawet jeżeli nie jest na planie. Ktoś jeszcze jakieś ma sugestie? W takim razie dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. Chciałem zapytać, czy to będzie przyjeżdżało tirem, czy... Nie. Urządzenie, powiem wam szczerze, jest super małe. To znaczy, pojawiły się teraz takie moduły pracujące w systemie Unix, bardzo tanie. Muszę bazować na jakichś tanich rzeczach, bo nie można jakby od razu na wstępie wydać miliona złotych na to, że to będzie wszystko modułowe. System też będzie można, jeśli chodzi o,
o swoje możliwości robić bardziej rozbudowany z większą ilością kanałów, z mniejszą ilością kanałów, wykluczać pewne urządzenia rozbudowywać. To wszystko będzie wymagało po prostu 2-3 dni konfiguracji systemu i na pewno będzie to się mieściło w dwóch normalnych skrzynkach takich, w których się na przykład mieszczą obiektywy. To naprawdę nie jest duży system. Kiedy nas czeka ta rewolucja? Nie wiem, film muszę skończyć. Pewną zimę będę robił. Oczywiście nie sam, będzie jakaś grupa ludzi nad tym pracowała, natomiast no, trzeba to zrobić, bo tak siedząc z boku, nieraz starając się być super wyluzowanym, wyraźnie widziałem, że naprawdę można kupę nerwów zabrać z tego planu, że po prostu walka o to, że ktoś chce coś do kogoś powiedzieć, a nie może, bo ktoś rozmawia na tym kanale, walka o to, że komuś się wydaje, że do nas mówi, a mówi do zupełnie innego. Walka o to, że komuś się kończą baterie w radiotelefonie, jest bezsensowna. W XXI wieku nie powinno to być miejsca. Twórca powinien się zajmować obrazem i wymową filmu, a nie, za przeproszeniem, duperelami związanymi, jaki guzik on ma przycisnąć i w jakiej kolejności. To nie ma zupełnego sensu. To powinno być myślą obsługiwane, ale myślę, że to jeszcze za parę film springów będzie, bo tak jeszcze się rozwoje. Mamy nadzieję. Czyli w przyszłym roku już będzie to, tak? Być może. Na pewno jakieś składowe tego systemu, tak. System audio, już w tej chwili są zamówione komponenty, płyną w kontenerze. Tak, Robert, mamy nadzieję, że będziesz wiernie z nami w zespole oczywiście. Bardzo dziękujemy. Robert zostaje oczywiście do... Tak, jak ktoś ma do mnie jakiekolwiek pytania, służę tak. Oczywiście. W każdym momencie możecie do mnie podejść, chyba że będę miał dziwny wyraz twarzy. Dziękuję bardzo.